odcinku coś delikatnego, dlatego że będziemy mówić o delikatnej rzeczy, jaką jest pojęcie grania non-press, albo w ogóle kiedyś słynnej techniki non-press, która prawdopodobnie każdemu gdzieś się o ucho lub oko, lub nawet może o trąbkę obiła. Non-press, czyli jakby niedociskanie. Widziałem wiele różnych wideo i różnych opisów, jak używać techniki, jak nie dociskać trąbki do ust. Z jednymi się zgadzam, z innymi się nie zgadzam. Natomiast już pomijając całe opowieści, gdzie jestem za tak, gdzie jestem za nie, jak zwykle w moich warsztatach i wideo warsztatach staram się znaleźć jedną wspólną rzecz, uniwersalną dla każdej sytuacji, w jakiej może się zdarzyć każdy z Was, i dotyczącej dociskania trąbki. A więc na trąbce, jeżeli chce się grać w każdym rejestrze i w każdej dynamice, w zasadzie nie da się nie dociskać trąbki. Proszę nie mylić tego z nadmiernym dociskiem. Sprawa polega pokrótce na tym, że trąbkę należy docisnąć na tyle, właściwie utrzymać przy ustach na tyle, żeby po prostu uszczelnić usta wraz z zadęciem, żeby powietrze nie wyszło, że tak powiem, bokami. I to jest jedna ze wskazówek, czyli należy tak utrzymać ustnik, żeby po prostu było komfortowo. Wiadomo jest, że gramy ciszej, możemy troszeczkę lżej tą sprawę potraktować, natomiast jeżeli gramy bardzo głośno albo głośno, szczególnie w wysokich rejestrach, to po prostu nie da się zagrać tego non-press. Jest to niemożliwe, czyli ja tutaj rozumiem pojęcie non-press jako nie dociskać nadmiernie, raczej niż nie dociskać w ogóle, bo to jest niemożliwe. Po prostu jeżeli dmuchamy bardzo mocno, ciśnienie jest dość duże, to po prostu nie da się utrzymać powietrza, żeby nie wyleciało bokiem, żeby to zadęcie się nie rozleciało, więc trzeba docisnąć. I dochodzimy do sedna sprawy, że można dociskać, nawet trzeba w wysokich rejestrach, w mocnych dynamikach. Najważniejsza rzecz, nie wolno, ale to pod żadnym pozorem, traktować dociskania jako sposobu na granie wyżej. To jest podstawowa sprawa, sedno opowieści na temat non-press. Można dociskać, nawet trzeba w pewnych sytuacjach, odpowiednio, nie za mocno, natomiast nie można traktować docisku jako pokonywanie wyższych rejestrów, czy tam jakby wznoszenie się coraz wyżej, czyli dociskanie i wyżej, i wyżej. To odpada i jest absolutnie karygodne. Natomiast w kwestii tego, czy da się dobrze grać po prostu nie dociskając trąbki, tak wieszając ją w powietrzu, jak to widziałem, niektórzy próbują robić, nie da się. Po prostu się nie da i nie wierzcie w takie rzeczy. Trzeba to kontrolować, więc na spokojnie starajcie się to tak robić, tak dociskać. Nie za dużo, nie więcej niż trzeba, tak bym powiedział. I w żadnym wypadku nie stosować docisku jako pokonywanie nutek coraz wyżej. To w zasadzie na tyle. Do następnego razu. To wszystko na temat non-press.